Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Udział Maryi w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego, katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 28 czerwca 1989 roku. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. W tych zwięzłych słowach autor dziejów apostolskich notuje fakt obecności Matki Chrystusa w wieczerniku w ciągu dni przygotowania do Pięćdziesiątnicy. Już poprzednia katecheza była poświęcona tematowi tego przygotowania, stosując się do polecenia, jakie otrzymali od Chrystusa przed jego odejściem do ojca. Apostołowie jednomyślnie trwali na modlitwie w Jerozolimskim wieczerniku. Nie sami ale przy udziale innych jeszcze uczniów, mężczyzn i kobiet. Wśród tych osób należących do pierwotnej jerozolimskiej wspólnoty uczniów Chrystusa, autor Dziejów, Święty Łukasz, wymienia również Maryję, matkę Jezusa. Wymienia ją jako jedną z obecnych, niczego specjalnego nie dodając. Równocześnie wiadomo, że ten sam ewangelista Łukasz najpełniej ukazał boskie i dziewicze Macierzyństwo Maryi na podstawie informacji, które sam zebrał wedle ściśle ustalonej metody we wspólnotach chrześcijańskich. Informacji pochodzących przynajmniej pośrednio z pierwszego źródła wszelkich danych mariologicznych od samej Matki Jezusa. Tak więc w obu łukaszowych tekstach, jak przyjście na świat Syna Bożego, łączy się z jej osobą tak teraz jest ona obecna przy narodzinach Kościoła. Wystarczy proste stwierdzenie jej obecności w wieczerniku jerozolimskiej pięćdziesiątnicy, aby ten szczegół, ze względu na wagę, jaką nadał mu Łukasz, nabrał pełnej wymowy. W dziejach apostolskich Maryja jest jedną z osób uczestniczących. Jest członkiem pierwszej wspólnoty rodzącego się Kościoła, trwającej w oczekiwaniu na pięćdziesiątnicę. Na podstawie Ewangelii Łukaszowej i innych tekstów Nowego Testamentu ukształtowała się chrześcijańska tradycja o obecności Maryi w Kościele, zwięźle ujęta przez Sobór Watykański II, który stwierdza, iż jest ona członkiem najznakomitszym i zupełnie wyjątkowym jako matka Chrystusa, Boga Człowieka, a więc jako Boga Rodzica. Ojcowie Soboru przypomnieli we wstępnym orędziu przytoczone słowa dziejów apostolskich. Jakby chcieli podkreślić, że pragną, by Maryja, tak jak była obecna w pierwszych godzinach Kościoła, towarzyszyła również tej wielkiej, dwudziestowiecznej wspólnocie następców apostołów, temu zgromadzeniu będącemu przedłużeniem tamtej wspólnoty w Wieczerniku, że oni również, zbierając się na soborowe obrady, pragną trwać jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa. Już w momencie zwiastowania Maryja doświadczyła przyjścia Ducha Świętego. Zwiastun powiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Przez to stąpienie Ducha Świętego została Maryja zespolona w sposób jedyny i niepowtarzalny z tajemnicą Chrystusa. W encyklice Redemptoris Mater pisałem, w tajemnicy Chrystusa jest ona obecna już przed założeniem świata, jako ta, którą ojciec wybrał na rodzicielkę swego syna, we wcieleniu. A wraz z ojcem wybrał ją syn i odwiecznie zawierzył duchowi świętości. Teraz w jerozolimskim wieczorniku, gdy poprzez wydarzenia paschalne tajemnica Chrystusa na ziemi wypełniła się, do końca. Maryja znajduje się we wspólnocie uczniów, by przygotować nowe przyjście Ducha Świętego i nowe narodziny. Narodziny Kościoła. Ta, która sama, dzięki pełni łaski i boskiemu macierzyństwu, jest świętym przybytkiem Ducha Świętego, uczestniczy w błaganiach o przyjście parakleta, by z jego mocy narodziło się we wspólnocie apostolskiej to posłanictwo. Jakie Chrystus, przychodząc na świat, otrzymał od Ojca, wracając zaś do Ojca, przekazał je Kościołowi. Maryja od początku jest zjednoczona z Kościołem. Jest w nim jako jedna z uczniów swego Syna, lecz równocześnie wyróżnia się przez wszystkie czasy jako jego typiczne wyrażenie oraz najdoskonalszy wzorzec wiary i miłości. Zostało to w pełni uwydatnione przez Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele. Czytamy tam. Błogosławiona dziewica z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z synem odkupicielem i z racji swoich szczególnych łask i darów, związana jest głęboko także z Kościołem. Boża rodzicielka jest, jak uczył już święty Ambroży, pierwowzorem Kościoła, w porządku, wiary, miłości. I doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W tajemnicy bowiem kościoła, błogosławiona dziewica Maryja, przodowała najdoskonalej. Wierząc bowiem i będąc posłuszną, zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, Duchem Świętym zacieniona. Modlitwa Maryi w Wieczerniku, podczas przygotowania do pięćdziesiątnicy, miała znaczenie szczególne właśnie z racji tej więzi z Duchem Świętym jaka nawiązała się w tajemnicy wcielenia. Obecnie ta więź nawiązuje się na nowo, ubogacona nowym odniesieniem. Kiedy Konstytucja Lumen Gentium stwierdza, iż Maryja przodowała w porządku wiary, zdaje się nawiązywać do tych słów, które dziewica z Nazaretu usłyszała od swej krewnej Elżbiety przy nawiedzeniu. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Ewangelista pisze, iż Duch Święty napełnił Elżbietę, gdy odpowiadała na pozdrowienie Maryi i wypowiadała te słowa. W wieczerniku jerozolimskiej pięćdziesiątnicy, wedle słów tego samego Łukasza, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I ta, która poczęła z Ducha Świętego, również została na nowo nim napełniona. Cała jej droga wiary, miłości, doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Od tej pięćdziesiątnicy zespoliła się z drogą Kościoła. Wspólnota apostolska potrzebowała jej obecności i potrzebowała tego trwania na modlitwie wspólnie z nią, Matką Pana. W tej modlitwie z Maryją wyraziło się szczególne pośrednictwo zrodzone z pełni darów Ducha Świętego. Oto oblubienica Ducha Świętego, Maryja, wstawiała się o Jego przyjście, o stąpienie na Kościół, który zrodziwszy się z boku Chrystusa, przebitego na krzyżu, miał teraz objawić się światu. Tak więc krótka wzmianka autora dziejów apostolskich o obecności Maryi wśród apostołów i wszystkich, którzy trwali na modlitwie przed Pięćdziesiątnicą i wylaniem Ducha Świętego, zawiera w sobie ogromnie bogatą treść. W Konstytucji Lumen Gentium Sobór Watykański II dał wyraz temu bogactwu treści. W tym ważnym dokumencie czytamy, iż ta, która pośród uczniów trwała na modlitwie wieczerniku, jest matką syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi. Sobór dodaje, iż w zrodzeniu i wychowaniu tych braci ona sama współdziałała z swą miłością macierzyńską. Kościół zaś od Dnia Pięćdziesiątnicy, przez przepowiadanie i chrzest, Rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych. Stając się w ten sposób matką, patrzy on na Matkę Chrystusa jako na swój pierwowzór. Wieczernik pięćdziesiątnicy jest tego początkiem.